na falach ultrakrótkich UKF FM dzięki odbiornikom cyfrowym w technologii DAB+ oraz w internecie i na urządzeniach mobilnych. Przypominamy, przerwa w emisji radiowej jedynki na falach długich jest planowana od poniedziałku 2 listopada od godziny 9 do niedzieli 22 listopada do godziny 20. W magazynie to już dziś wszystko. Zuzanna Dąbrowska, do usłyszenia. Z kraju i ze świata. I za parę chwil muzyczna jedynka. Paweł Sztampko już w studiu. Będzie nostalgicznie, wiosennie. Troszeczkę tak, dlatego że przyjdzie do nas Stanisława Celińska, która powie o swojej nowej płycie wydanej przez Polskie Radio. Atramentowa to już drugi album z tej serii i dlatego jesteśmy dumni, że to właśnie pod patronatem pierwszego programu Polskiego Radia ta płyta ukazuje się na rynku. Będzie również nowy Rod Stewart. To dla wszystkich kochających tego piosenkarza. Myślę, że świetna płyta Another Country. Tak zatytułowany jest ten album, a wszystko to dziś w muzycznej jedynce. Jest godzina 13, tu pierwszy program Polskiego Radia. Radiowej jedynki i Dorota Wojtalczyk. Większość decyzji w sprawie stanowisk w nowym rządzie już zapadła, mówi profesor Gliński, ale nie ujawnia nazwisk. Wzmacnia strukturę i nie składa broni. Tak po przegranej wyborczej robi Zjednoczona Lewica. Nagroda Sacharowa dla saudyjskiego blogera przyznaje ją Parlament Europejski. Potwierdzam i nie zaprzeczam, tak profesor Piotr Gliński odpowiada na pytanie, czy w nowym rządzie będzie wicepremierem. Profesor Gliński, szef Rady Programowej PiSu, był gościem radiowej jedynki. Nie będziemy już informowani opinii publicznej. Większość decyzji zapadła, ale to jest jeszcze proces. O ewentualnych stanowiskach rozmawia pan z kandydatką na premiera Beatą Szydło, czy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Z jedną i z drugą osobą. Ja bym tylko zapewnił, że z tego co wiem, to będą bardzo merytoryczne propozycje, osoby doświadczone, osoby dynamiczne, osoby, które będą mogły udźwignąć ciężar odpowiedzialności, jaki spoczywać będzie na partii rządzącej. Z profesorem Glińskim rozmawiała Kamila Terpiał. Podkreślono, że trzeba uszczelnić system podatkowy w naszym kraju. Polityk krytykuje też system bankowy. Jak mówi tu cytat, poszedłem za daleko. Profesor Gliński potwierdził zapowiedzi zmian w oświacie. Jak się wyraził, będzie wygaszanie gimnazjów, ale jak zapewniał, nie będzie zwolnień nauczycieli. Mimo przegranych wyborach i nieobecności w Sejmie zamierzają dalej wspólnie działać. Zapewniają o tym organizacje, także politycy, którzy tworzą koalicję Zjednoczona Lewica. Nie składamy broni, mówi Barbara Nowacka. Bo już słyszymy zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości o nowych pomysłach, tu na likwidację, tu na niedotrzymanie obietnic, w szczególności tych obietnic społecznych i socjalnych. Będziemy z Sejmu pilnować, żeby ustawy były zgłaszane, żeby projekty były realizowane, a żeby prawa i godności osobiste człowieka były przestrzegane. To jest naszym celem, nadrzędnym, bo polityka nie jest dla samej polityki. Zjednoczona Lewica nie przekroczyła wymaganego progu wyborczego, zabrakło niewiele, niecały punkt procentowy. Zakończył się rotacyjny protest głodowy w szpitalu w Rybniku. Teraz placówka jest oflagowana. Pielęgniarki przerwały głodówkę, bo zabrakło osób, które mogłyby w niej uczestniczyć. Kilkadziesiąt kobiet jest na zwolnieniach lekarskich. Są zapowiedzi, że pielęgniarki zostaną zwolnione z pracy, ale jak mówi rzecznik szpitala Michał Sieroń, nie wiadomo, czy tak się stanie. Ja jestem na etapie takim, że muszę poczekać 5 dni do wyrażenia opinii przez Związek Zawodowy. Dopiero potem mogę rozpocząć ewentualnie wręczanie wypowiedzeń. Pielęgniarki zabiegają spotkanie z marszałkiem województwa śląskiego. Mówi o tym Wiesława Frankowska ze Związku Zawodowego Pracowników Bloku Operacyjnego, anestezjologii i intensywnej terapii. Wydaje mi się, że tutaj sytuacja trwa już troszkę niebezpieczna. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo szpitala i bezpieczeństwo pacjentów, to wtedy wyrażę często sprawdziły, co jest taka bardzo ograniczona ilość pielęgniarek. Do najbliższego poniedziałku Związek Zawodowy ma czas, aby zaopiniować ewentualne wypowiedzenia. Saudyjski bloger Raif Badawi, laureatem
udzieleniu tegorocznej nagrody Sacharowa. Po wyborze tym informował przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, komentujący ze Strasburga i Żegada. Prawdziwy Kaddafi został w ubiegłym roku skazany za propagowanie wartości sprzecznych z islamem na 10 lat więzienia, 1000 takich kosztów i grzywnę w wysokości ponad 260 tysięcy dolarów. Ogłaszając wybór, przewodniczący Parlamentu podkreślił wielką odwagę, jaką wykazał tegoroczny laureat w walce o wolność wyrażania myśli. Apelował do króla Arabii Saudyjskiej o ułaskawienie i uwolnienie Ayubaba Dabiego, by mógł osobiście odebrać nagrodę. W nagrodzie towarzyszy czek 50 tysięcy euro. W tym roku do nagrody Sacharowa nominowani byli także rosyjski opozycjonistowie strzelony kilka miesięcy temu w Moskwie Borys Niemców i organizacja reprezentująca wenezuelską opozycję. Jaki jest wpływ migracji na rozwój miast? Zbadała to Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji i właśnie przedstawia swój raport na ten temat. Czy przybysze z innych państw są siłą napędową w miastach? O tym Katarzyna Ingram. Z raportu wynika, że migranci przyjeżdżając do danego miasta przywożą ze sobą swoje talenty, chęć do pracy i ogólnie rzecz biorąc cały swój potencjał. Co piąty imigrant mieszka w 20 największych aglomeracjach świata. Joanna Łuzińska z Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji wyjaśnia, na czym dokładnie polega siła napędowa imigrantów w miastach. Imigranci jadą tam, gdzie jest praca i te miasta się rozwijają bardzo szybko, ponieważ przyciągają też biznesy, które potrzebują ludzi do pracy. Dlatego, co również wynika z raportu, lokalne władze powinny włączyć kwestie migracyjne do planowania strategii rozwoju swojego miasta. Dziękujemy, powtórzmy, w tych miastach, w których są migranci, następuje rozwój. To wszystko w tych aktualnościach. To były aktualności pierwszego programu Polskiego Radia. Radio Kierowców. Jarosław Szewski na dziesiątce, Toruń, Bydgoszcz. Po wypadku w Cierpicach już tylko wahadło, ale korki się jeszcze nie rozjechały. Czekamy na informacje o odblokowaniu drogi wojewódzkiej 77 blisko Stalowa Wola po śmiertelnym wypadku w Wolinie. Na jedenastce na obwodnicy Kłodworka policjanci z nieoznakowanego radiowozu zatrzymali ciężarowego przy linii ciągłej. Blokuje ruch, musimy je omijać, a oni się przeprowadzają kontrolę drogową. Całkowite bezprawie. Raczej brak pomyślunku i arogancja. Dlaczego tylko kierowcy, szczególnie kierowcy, mają zasługiwać szczególną uwagę? A przecież rowerzyści, inni użytkownicy, to są święte prawy, szczególnie kierowcy mogą zachowywać szczególną uwagę. On w każdej chwili może się zatrzymać, a ja jestem ze swoim 40-tonowym, nawet najwolniej jadę, to ja muszę mieć kilka metrów na zatrzymanie się tego zespołu. On nie dba o swoje zdrowie, ja o jego zdrowie dbał nie będę. Oczywiście, że ostrożnie 45 lat przejechał. Za godzinę o małych obyczajach na przejściach dla pieszych w Lubuskie. 22 513 11 11 w każdej istotnej drogowej sprawie. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Forsen. Forsen na spokojnie nie jest to jedna religia, religii jest wiele. Babilon Wielki to imperium religii fałszywych, wielu religii, poniżej zera, do zera, na zachodzie od 3 do 5, ale to my są go na razie słoneczne. Sponsorem programu jest producent suplementu diety Forsen. Forsen na spokojny sen. W tej chwili Andrzej Duda w trakcie kampanii wyborczej że powinniśmy raczej szukać jakiejś takiej koalicji regionalnej. Pierwszy najbezpieczniejszy moment, drugi niebezpieczny moment to był oczywiście dotyczący uchodźców i wystąpienia prezesa Kaczyńskiego. I ja bym powiedział, że tutaj cały paradoks może polegać na tym, że chyba PiS zaczyna sobie zdawać w tej chwili sprawę, że być może za jakiś czas paradoksem będzie to, że będzie musiał zaakceptować większą kwotę uchodźców niż to zrobiła Platforma Obywatelska. Pytanie, jak się zachowa w tej sytuacji, to jest pytanie otwarte, dlatego że już teraz widać taką bardziej racjonalną postawę Prawa i Sprawiedliwości. Ja bym powiedział, że wiele, aż tak wiele się nie
polityki zagranicznej w porównaniu do Platformy Obywatelskiej się nie zmieni. Ona będzie w pewnych elementach trochę twardsza, ale nie, to wcale nie znaczy, że różna. Na przykład, jeżeli chodzi o najbliższy szczyt klimatyczny, to w zasadzie obie partie mają podobne zdanie. Jeżeli chodzi o uchodźców, miały rzeczywiście inne. Jeżeli chodzi o strefę euro, PiS jest zdecydowanie przeciw. Platforma była miękko za, ale niewiele w tej materii robiła, więc tych różnic nie będzie aż tak dużo. I ja bym na alarmistyczny ton prasy europejskiej, który się podniósł, to ja bym jednak nie przesadzał, no Polska nie jest Węgrami. Jak rozmawiamy o polityce zagranicznej, to warto też pamiętać o tym, że ta polityka europejska, którą będzie realizował PiS, będzie tylko jednym z wektorów polityki zagranicznej, co z tego część takiego układanka, więc będziemy zadać takim obrazku i trochę nawiązującym historię, ja muszę powiedzieć, że to, co pytał pan redaktor, bezpośrednio wiąże się z pewną dyskusją, czy dyskusją, która w polskiej tradycji spojrzenia o polityce zagranicznej toczy się od wielu lat. Ta ostatnia odsłona, chciałem przypomnieć, to był rok 2009, kiedy minister Sikorski w owym czasie publikował w gazecie słynny tekst zatytułowany Lekcje Historii, Modernizacji i Integracji. Zakwestionował coś, co wydawało się być taką konsensusem, podzielaną racjonalnością robienia polityki zagranicznej wokół koncepcji związanej jeszcze z giedroyciowskim myśleniem o tym, żeby mieć i na zachodzie zachód, i na wschodzie zachód stabilny, a więc takiej polityki, która była jeszcze z określonym mianem polityki jagiellońskiej, tak? A więc polityki, która w gruncie rzeczy polega na tym, że Polska jest katalizatorem takiego sojuszu państw naszego regionu, które stanowić mają przeciwwagę dla ekspansjonistycznych planów naszego wschodniego sąsiada. Wtedy Sikorski proponował jednak politykę, którą elity polityczne w PiS-ie nazwały dość obrzydliwym zresztą, jak twierdzono, minimalizmem politycznym, jeżeli chodzi o politykę europejską, bo ta sugestia szła w kierunku takim, abyśmy pozostawali w mainstreamie, jak się to mówiło, w głównym nurcie polityki europejskiej, co oznaczało bliższą współpracę z Niemcami i Francją i tą dużą szóstką krajów kosztem tak naprawdę naszego zaangażowania w politykę tą regionalną. Więc ten spór oczywiście wraca, pewnie i będzie wracał w całej swojej jaskrawości i ostrości. To będzie bardzo ciekawe, żeby zobaczyć, jak elity polityczne PiS podejmą władzę i rozstrzygną ten dylemat, czy w nowym parlamencie, na przykład i w dyskursie politycznym, adoptować tę radykalną prawicową retorykę, czy przesuwać się bardziej do centrum i czy będziemy w polityce europejskiej rzeczywiście wychodzili z tego mainstreamu głównego nurtu europejskiego na rzecz budowania własnego nurtu w politykach europejskich opartego o porozumienie regionalne od krajów bałtyckich poprzez Skandynawów aż po Grupę Wyszehradzką i kraje południa, Bułgaria, Rumunia, mimo tak naprawdę wielkiego, często zróżnicowania interesów w kluczowych sprawach, jak chociażby przypomnę stosunek do Rosji, jak się patrzy na politykę Fico-Zemana i Orbana, to ta sprawa nie jest tak oczywista. I pytanie o to, czy ta nowa platforma, czy ten własny nurt w Unii Europejskiej, który miałby nas w tej chwili prowadzić, będzie nurtem i platformą pozytywną czy negatywną. Tak, jeżeli to będzie tylko negatywna platforma, o czym mówił Bartłomiej, okoliczności towarzyszące tej dyskusji na temat zarządzania kryzysem migracyjnym, no to wtedy będziemy na dość kolizyjnym kursie, także z głównymi aktorami i nasze stosunki także bilateralne z Niemcami wtedy będą komplikowały także się wraz z postępującą pewnie antagonizacją tej relacji europejskiej, więc ta układanka, w której zarówno nowy prezydent, jak i nowy rząd będą operować, będzie trudna. Paradoksalnie, ironicznie, proszę zwrócić uwagę, że w związku z sytuacją, kiedy Unia Europejska jest dysfunkcjonalna w niektórych swoich politykach, on was urobi, szatan diabeł jest lalkarzem. A NATO jest w gruncie rzeczy alfa i omega 20
pierwszego bezpieczeństwa w tym środowisku bezpieczeństwa, jakie mamy, to tylko może mieć do czynienia z Michową Bogiem, a z diabolukami to nie. Będziemy mieli, będą pierwszymi instytucjami państwa, które właściwie od czasu naszej polskiej akcesji będą musiały uprawiać pełnowymiarową politykę zagraniczną, bez oglądania się często na instytucje, które do niedawna stanowiły dla nas rodzaj takiej dźwigni diabła, który jest lalka, że widzę bardzo dużo, że jest Bogiem tego świata. I wszystkich rodzin, się szczyt diabeł, że nawet tutaj radio pierwszy program, program najbardziej główny, prawda? Nawet nie do tego, pierwszy program mówi, proszę Państwa, były przyczynki antymagiarki. Program mówi, że przed wyborami ludzie doprowadzeni byli do oszustwa. Tej naszej ojczyzny, tej naszej Polsce, radio nadaje Polska. Proszę Państwa, mówimy o szatanie diabła, że jest profesorem sześciotysięcy i on jest lalkarzem, który wywodzi cały świat. Wydaje mi się, że te oceny, które zostały tam zawarte przez ekspertów pisokształtujących opinie, chociażby profesora Krasnodębskiego, czy Ujazdowskiego, czy także prezydenta, ministra kancelarii pana prezydenta, profesora Szczerskiego, one dość jasno pokazują, w jakim klimacie intelektualnym, w jakim paradygmacie myślenia o polityce zagranicznej i priorytetach będziemy się poruszać. Tak? Te parametry są dość jasno określone. To jest pozostawanie w głównym nurcie europejskim, choć w sposób znacznie bardziej aktywny i suwerenistyczny, a więc niekoniecznie współdzielenie bezkrytyczne, jak używam języka, który znalazł się w tym dokumencie, agendy niemieckiej w Europie. To zresztą było bardzo wyraźnie widać w reakcji na decyzję kanclerz Merkel o otwarciu granic na uchodźców z Syrii. To będzie na pewno próba katalizowania tej współpracy regionalnej na osi północ-południe i oczywiście w Grupie Wyszehradzkiej. To będzie także nowa, bardziej aktywna polityka wobec Wschodu z próbą wyjścia poza to, co było określane jako polityka prowadzona na kolanach wobec Rosji. Bardziej zdecydowany pewnie sposób i te sygnały też mieliśmy, to podejście ilustrowały te wszystkie krytyczne uwagi dotyczące nieobecności Polski w formacie normandzkim, etc., etc. No i wreszcie jest też także bardzo, bardzo ważny chyba ten aspekt ostatni, czyli próba tak naprawdę wzmacniania elementów systemu bezpieczeństwa i obrony, zarówno poprzez wzmacnianie tego wektora współpracy transatlantyckiej, amerykańskiej, a także tych wszystkich elementów modernizacyjnych. To oczywiście ta sytuacja też nieco jest bardziej skomplikowana, bo często też zapominają politycy o tym, że to, co w tej chwili wydarza się w tej przestrzeni euroazjatyckiej, wymagałoby także od Polski nie tylko myślenia o tym ukraińsko-rosyjskim fortepianie, na którym grają Amerykanie w tej przestrzeni, ale także tego, żebyśmy jednak mieli jakieś stanowisko w sprawach bliskowschodnich, bo jeżeli mamy być oczywiście partnerem, który będzie poważnie traktowany w rozmowie o wzmocnieniu tej współpracy w Europie, to powinniśmy mieć stanowisko tutaj. Oczywiście pozostanie też łyżka dziegciu, bo rozmowa polsko-europejska na temat obecności czy sił, czy zasobów Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance będzie wywoływała kolejnym irytantem dyskusji chociażby z naszym partnerem niemieckim, więc ta polityka, którą trzeba będzie robić, będzie jak zwykle polityką, która wydarzyć się będzie w systemie naczyń niezmiernie połączonych i niezmiernie skomplikowanych. To za chwilę. Już widzę, że bardzo mi Nowak szybko jakoś odpowiedzi. 13.17 po informacji wrócimy do rozmowy. Przyjeżdżali profesorowie z Uniwersytetu Lubelskiego. Historia muzyki według radia Złote Przeboje, czyli kartka z kalendarza wydarzeń muzycznych i nie tylko. Od poniedziałku do piątku przed północą w Radiu Tok FM. Teraz w Media Markt, kupując kanał.
kamerę sportową Sony HDR AS20 ze stabilizacją obrazu i Wi-Fi za 599 zł. Otrzymasz kartę podarunkową za 50 zł na dowolne zakupy na stacjach Wi-Fi. Mediamarkt.pl. Jestem mamą Jasia, Ani i Kasi. Gdy tylko jedno z nich zachoruje, od razu całej trójce podaje syrop Neosina. Choremu dziecku, żeby szybko wyzdrowiało. Pozostałym, żeby nie zachorowało. Neosina. Zwalcz wirusa. Pokonaj infekcję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Syrop 250 mg winozeny w nawracających infekcjach górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania na drażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dynamo czanowa, hiperurykemia, aflofarm. Królu, oto dwa nagie miecze! Mieczy ci u nas dostatek, a nie macie wygodnych łóżek, stołów pięknych, mebli? O, my nie, ale w Metropolu są na Jagiellońskim. No to na Jagiellońską, A tutaj u was, jak to wielu jest, gdziekolwiek by to nie było, to na wewnątrz, w galerii, na ulicy, to wszystko do domu i mieszkania. Mamy mieszkania, mieszkania. Jesienią łabędzie, fenomen sztuki baletowej w wykonaniu Royal Russian Ballet. Najpiękniejszy balet z genialną muzyką Piotra Czajkowskiego już w listopadzie ponownie w Polsce. Gdańsk, Kraków, Wrocław, Rzeszów i wiele innych. Sprawdź, czy także w twoim mieście na www.muzyka.pl. Dzień dobry. Miałem takie hasło w taka rata. Taka rata, czyli jaka? Taka rata, czyli mała, niewielka, nieznaczna, niewysoka rata. Bo jego szkrety to jest niski. Dużo poważne nowe życie z notową encyklopedię i kilka leksykon. Potrzebujesz kredytu? Wejdź do Gettingbanku i sprawdź, jak niska będzie twoja taka rata. Szczegóły w oddziałach na Gettingbank.pl. Gettingbank ma twoich oszczędności. Było o długości 400 km, 500 km. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Organizacje broniące praw człowieka z zadowoleniem przyjęły decyzję Pekinu o odejściu od polityki jednego dziecka. Obowiązywała ono od 30 lat i zmuszała kobiety do aborcji nawet na 2 miesiące przed planowanym terminem porodu. Teraz Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin zezwolił wszystkich parów na posiadanie dwójki dzieci po to, by przeciwdziałać nierównowadze płci, starzeniu się społeczeństwa i demograficznej katastrofie. Eksperci od dawna alarmowali, że za kilka lat w Chinach może zabraknąć rąk do pracy. Powolne odchodzenie od polityki jednego dziecka zaczęło się mniej więcej 2 lata temu. Od tego czasu władze pozwalały na dwójkę dzieci tym parom, które przynajmniej jedno z rodziców było jedynakiem. Zjednoczona Lewica dziękuję za ponad 1 000 000 oddanych na nią głosów i zapowiada, że przetrwa wyborczą porażkę. Liderzy ugrupowań wchodzących w jej skład obiecują, że dalej będą współpracować. Sekretarz Generalny SLD Krzysztof Gawkowski ogłosił, że Zjednoczona Lewica to nie był projekt na chwilę, ale na lata, a twarz koalicji Barbara Nowacka oświadczyła: nie składamy broni. W Bydgoszczy rusza dziś kwesta na rzecz najstarszego w mieście cmentarza staroufarnego, nazywanego bydgoskimi powązkami. Zbiórka na główna renowację nagrobów, jak mówi prezes Stowarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy Jerzy Derenda, potrwa w sumie 3 dni. To jest prawie połowa nagrobów na tym cmentarzu, które wymagają drobnej interwencji, że gdzieś wtrącony jest kawałek płyty, gdzieś tam są napisy porysowane rylce, bo takie, które są rozwalone, zniszczone, sypiące, potłuczone, błagają mną o pomoc. W ubiegłym roku za zebrane 23 tysiące złotych udało się wyremontować 4 nagrobki. Dziś raczej pochmurno z przejaśnieniami, najwięcej słońca na południu Polski, nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 10 stopni w Trójmieście przez 11 w Warszawie, 12 w Szczecinie do 14 we Wrocławiu oraz w Katowicach. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Baby, Langstrom, Ekstra, Katofen, Euro, Unicita.
13.25, przy mikrofonie, a ze mną w studiu Roberto Winowak i Krzysztof Plusz. Mówimy o polityce zagranicznej Prawa i Sprawiedliwości, tak ona została opisana w programie, no ale też o tym właściwie, co już wiemy, o tej partii, no nie jest to partia nowa, więc tutaj jakichś zagadek nie ma. Ja bym jednak się na moment jeszcze przyczepił do tego programu, bo tu się pojawiają takie hasła, jak na przykład ustawa o wykonywaniu suwerenności państwa, która miałaby zostać napisana i wdrożona. Mnie zastanawia, jak to będzie realizowane przez Prawo i Sprawiedliwość, to znaczy to akcentowanie właśnie i zobowiązanie do suwerenności, do bronienia właśnie na każdym kroku suwerenności prezydenta. Pytanie, co można taką ustawą zrobić i jak, no oczywiście nie znamy szczegółów, jakby to miało wyglądać, bo to na razie brzmi ciekawie bez względu na opcje polityczne, ale co to w rzeczywistości oznacza? To znaczy, czy to oznacza, że chcą zrewidować nasz podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a Polską? Może przeczytam taki fragment, który można coś rozjaśnić. Polska, która aspiruje do tego, aby włączyć się do debaty o przyszłości Europy, musi działać wedle zasady, która jest realizowana w innych liczących się europejskich państwach i głosić, że im bardziej postępuje proces integracji europejskiej, tym bardziej należy zwiększyć uprawnienia organów państwa w zakresie polityki europejskiej właśnie po to, by zachować kontrolę nad procesami integracyjnymi. Każde przekazanie kompetencji na poziomie unijnym musi być więc zrównoważone odpowiednim zwiększeniem nadzoru nad tymi kompetencjami ze strony polskiego rządu i parlamentu. Celem ogólnie ta dyskusja o budowaniu suwerenności rozpoczęła w ten sposób, ale oczywiście przełożona na język praktyczny będzie oznaczała tyle, tylko i aż tyle, że Prawo i Sprawiedliwość będzie musiało się opowiedzieć za tym, czy zależy im na Europie wspólnotowej, czy na Europie międzyrządowej, mówiąc w grubsza, tak w bardzo ogólnych, będą musieli zająć stanowisko w sprawach, w których walczy chociażby brytyjski premier Cameron, czyli o podziale kompetencji pomiędzy instytucje państwa narodowego, instytucje europejskie, metodę międzyrządową, rolę parlamentów narodowych, dyskusja wokół tego czerwonego biletu czy czerwonej kartki i zwiększenia roli Parlamentu Europejskiego, a także parlamentów narodowych. To są te wszystkie dyskusje, w których jak rekonstruując to, co słyszymy z tych najbliższych gron kierowniczych PiS-u, gdzie będzie ta dyskusja się realizowała i to są te decyzje. Oczywiście pytanie jest, jakie to będzie miało znów konsekwencje dla pozycji Polski w Unii Europejskiej i jak daleko pójdzie na przykład współpraca w tych sprawach polsko-brytyjska chociażby, tak? Bo przecież na horyzoncie cały czas czekamy na listę postulatów brytyjskich, jeżeli chodzi o reformę Unii Europejskiej, które miałyby zapewnić możliwość pozostania Wielkiej Brytanii w zreformowanej Unii Europejskiej. Więc w ten sposób pewnie będzie realizowała się taka ustawa o wykonywaniu suwerenności tam, gdzie pierwszeństwo prawa krajowego czy interesów krajowych nad interesami wspólnotowymi będzie brała górę i priorytetów politycznych. Chciałbym, zgadzając się z Krzysztofem Bruszem, ja bym dodał jednak, że rzeczywistość zweryfikuje te wszystkie zamierzenia z bardzo prostego powodu. Polska jest związana z traktatami z Unią Europejską, punkt A i punkt B. Nie wyobrażam sobie, aby następowały zmiany traktatowe w Unii Europejskiej w najbliższych latach, nawet pomimo postulatów Wielkiej Brytanii. Po prostu to jest nie do przejścia, aby państwa zgodziły się na reformę traktatową dzisiaj. I wydaje mi się, że będzie dużo takiego, dużo pary pójdzie w gwizdek przysłowiowy, to znaczy, że będzie dużo takiej dyskusji i tak dalej, ale pytanie, w jaki sposób to się przełoży na rzeczywistość, wydaje mi się, że w niezbyt wielki. Natomiast jest jeden aspekt, w którym może się przełożyć. Otóż cała dzisiejsza integracja europejska od traktatu z Lizbony opiera się na integracji międzyrządowej. To nie są mechanizmy wspólnotowe. To znaczy cały pakt fiskalny, cała reforma strefy euro opiera się na integracji międzyrządowej. Nie zmienia się traktatów w trakcie tego. I to jest nieprawdopodobnie duży kawałek
integracji europejskiej. Tu rzeczywiście ten wybór, o którym mówi Krzysztof Gróż, jest bardzo realny, ale też Prawo i Sprawiedliwość od początku stwierdzało, że nie zamierza przystępować do strefy euro, czy w ogóle ta dyskusja nie jest na dzisiaj. Polska nie przystąpiła też do Unii Bankowej, chociaż jest to bardzo realny problem, dlatego że 80% polskich banków jest nadzorowanych dzisiaj przez Unię Bankową, a Polska nie ma głosu. Być może jeżeli ten argument się przebije, to warto go wziąć pod uwagę rzeczywiście pod tym kątem, co rozumiemy pod pojęciem suwerenności, czy nieposiadanie prawa głosu. To jest suwerenność w takiej sytuacji. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj nastąpi zmiana w większym stopniu retoryki politycznej i takiego dyskursu, niż rzeczywiście pola manewru, jakie ma Prawo i Sprawiedliwość. W kolejnych obszarach, o których tutaj rozmawialiśmy, stosunek chociażby do Grupy Wyszehradzkiej. Nie da się stworzyć nowej polityki wschodniej, jaką być może chciałoby stworzyć Prawo i Sprawiedliwość, mając takich partnerów, a nie innych. Po prostu są obiektywne różnice interesów z naszymi partnerami wyszehradzkimi. Nie da się w prosty sposób rozwiązać problemów naszej współpracy z Litwą. Nie da się w prosty sposób dzisiaj też pomóc Ukrainie, biorąc pod uwagę stan reform ukraińskich i zasobność naszego budżetu. Więc za chwilę okaże się, że z tych wielu takich postulatów, które są na stole Prawa i Sprawiedliwości, okaże się, że będzie tak jak prezydent Duda jeździ i do Francji, i do Niemiec, i ani słowem nie zająknie się o jakiejś nowej polityce czy nowych pomysłach, bo byłoby to zbyt ryzykowne. W momencie, kiedy wychodzi z takimi postulatami, jak chociażby kwestia formatu normandzkiego i kilku innych spraw, czy chociażby zwiększenia obecności NATO, to tutaj możliwości są bardzo ograniczone i okazało się, że nawet że jeżeli chodzi również o NATO, bardzo stonował prezydent Duda swoją wcześniejszą retorykę. Ja uważam, że po prostu rzeczywistość weryfikuje te zamiary i dlatego polityka Prawa i Sprawiedliwości w warstwie praktycznej, a nie retorycznej, będzie znacznie bliższa polityce Platformy. Ale właściwie jak pan tak opisuje tą politykę, w jakich ona jest w realiach kształtowana, to ja mam wrażenie, że ta retoryka strasznie dużo znaczy. To nie można tak powiedzieć, że to jest tylko retoryka, że to jest właściwie jeden z elementów tej całości. To nie jest coś, co można... Ja nie zaprzeczam, ale nawet jeżeli na poziomie retorycznym kształtuje się też rzeczywistość, to jednak za chwilę w tych postulatach Prawo i Sprawiedliwość okaże się po prostu nieskuteczne. To będzie ostra retoryka, może być po prostu kosztowna. Mieliśmy już przykład tego w okresie 2005-2007, prawda? Kiedy ostra retoryka okazała się na tyle kosztowna dla Prawa i Sprawiedliwości, że myślę, że to była dobra szkoła. I nie bez powodu też dzisiaj wydaje mi się, że pan poseł Waszczykowski nie jest wymieniany na pierwszym miejscu jako osoba, która miałaby przejąć MSZ. Otóż jest on uważany po prostu za zbyt proamerykańskiego. I problem jest taki, że dla Ameryki Europa znaczy o tyle, o ile jej wkład w NATO może być realny. A dzisiaj Polska dobrze, że inwestuje w zwiększenie swoich możliwości obronnych, tylko że problem jest taki, że inne kraje tego nie robią. Problem jest również taki, że Polska nie chce współuczestniczyć w tym, co Amerykanów interesuje, czyli na przykład w znacznie bardziej aktywnej roli sojuszu transatlantyckiego na naszych południowych granicach. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu jest to dosyć takie ewidentne. Ja myślę, że to jest retoryka retoryką, ona oczywiście ma znaczenie, natomiast po takim poznaniu. Na początek chciałem może zacząć od tego, że w całej swojej retoryce, która u nas w Polsce odbierana jest bardzo negatywnie. W gruncie rzeczy, jak popatrzymy na krajobraz europejski, to PiS nadal nie jest partią eurosceptyczną. To nie jest partia eurosceptyczna w takim sensie, w jakim znaleźlibyśmy eurosceptyków w innych krajach europejskich, od Francji, Wielkiej Brytanii, przez Holandię, czy parę innych jeszcze miejsc, chociażby kraje południa, jak Grecja. Więc jest to na
ale partia eurorealistyczna z takim krytycznym eurorealizmem, który jest realizmem antyfederacyjnym, z instynktem antyfederacyjnym. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważna rzecz, kiedy mówimy o tym, jak realizowana będzie polityka europejska z punktu widzenia tego priorytetu zachowywania suwerenności, to takim doskonałym papierkiem lakmusowym będą te polityki, które będą wymagały cedowania części suwerennych prerogatywów państwa narodowego na instytucje ponadnarodowe. Ale nie mają traktatu. No niekoniecznie, bo oczywiście zobaczymy, jak potoczy się historia, ale polskie członkostwo w strefie euro może polec w gruzach nie dlatego, że polska gospodarka nie będzie dostosowana, jak mówią politycy, retorycznie do tego wstrząsu, jakim jest wystawienie gospodarki, społeczeństwa na taki impuls liberalizacyjny, jakim jest przyjęcie wspólnej waluty, ale może być po prostu z prostego instynktu politycznego ten projekt niemożliwy do zrealizowania w kolejnych latach, dlatego że nikt nie będzie chciał zrezygnować z możliwości prowadzenia własnej polityki monetarnej przez bank centralny, drukowania własnego pieniądza i zachowania tych narzędzi bezpieczeństwa ekonomicznego, jakim jest chociażby polityka kursowa, możliwość zapobiegania kryzysom, ale to także jest element właśnie tej suwerenności, o której rozmawiamy, tak? Tego instynktu antyfederalistycznego. Oczywiście te zapowiedzi o tym, że będziemy dyskutować wtedy, kiedy Polacy będą zarabiać tyle, ile inni. To jest oczywiście pewien element retoryczny, on tworzy pewną rzeczywistość polityczną, natomiast fakty dokonane, jak to się mówi, w tym żargonie politologów i dyplomatów są takie, że pozostaniemy poza kręgiem tak, gospodarek, które będą się prawdopodobnie dointegrowywały w kolejnych latach, bo w tę stronę idą w tej chwili pomysły reformy zarządzania makroekonomicznego Eurostrefy, o których Bartłomiej wspominał, czyli chociażby Unia Bankowa, Unia Rynków Kapitałowych, to oczywiście jest... Właśnie, jak pan mówi, że są te pola, które właśnie nie wymagają zmian traktatowych, to o jakich polach pan myśli, co to jest? Czy to są polityki? Takich polityk jest więcej. No na pewno wszystkie sprawy związane ze wspólną polityką migracyjną. Tak? No to jest taki przykład tego, gdzie mamy pewne narzędzia europejskie, regulacyjne, które nigdy nie funkcjonowały dobrze, one nigdy nie były pełne. Nie wymagają pewnie zmian traktatowych, bo wymagają po prostu decyzji politycznych. No, mamy coś, na co wyraziliśmy zgodę polityczną. Mamy ten wielki, krytyczny czy krytykowany przez PiS element polityki klimatycznej w Unii Europejskiej. Mamy politykę, tak, przez Platformę również. Oczywiście to jest także kwestia retoryki, bo w gruncie rzeczy te stanowiska nie są, nie rząd, tak, ale rząd Platformy jednak podjął decyzję polityczną i wyraził polityczną zgodę i akceptację na pomysł jednak pakietu klimatycznego. Mamy wreszcie cały zestaw spraw związanych z polityką energetyczną. Tutaj te ostatnie wydarzenia także słyszymy. No musieli dla siebie coś Prawa i Sprawiedliwości, tego, że nie tylko tych środowisk, ja będę miał tego, że klimat się do tych rozmów ja będę mieć nieco popsuł. Po z jednej strony mamy bardzo interesujące i pozytywne zmiany, jak chociażby te połączenia ponadnarodowe, które powstają, ale z drugiej strony mamy drugą nitkę gazociągu północnego, realizowaną przez podmioty europejskie, co budzi też wątpliwości polityczne co do spójności całego przedsięwzięcia, jakim ma być Unia Energetyczna. Ale mamy także, proszę pamiętać, na horyzoncie dyskusję nad nowym tak zwanym budżetem Unii Europejskiej. W 2016 roku rozpoczyna się przegląd tego budżetu, tej perspektywy finansowej, w której w tej chwili jesteśmy. I będzie dyskusja o tym, co dalej z tym instrumentem europejskim, gdzie będą tak naprawdę rozgrywały się właśnie wielkie bitwy o realizację tych suwerennych interesów. Proszę pamiętać tą uwagę holenderskiego premiera, który dwa dni temu dosłownie raczył wspomnieć dość krytycznie i z dużą dozą sympatii do naszej części Europy, że wpakowano w nas tyle pieniędzy, a my teraz nie chcemy realizować priorytetów politycznych partnerów z zachodniej Europy, mówiąc o niechęci do przyjmowania rozwiązań w zakresie polityki imigracyjnej. No musimy się zatrzymać. Jest 13:36, po informacjach wracam. Połączenie. EKG. Ekonomia. Kapitał. Gospodarka. W poniedziałek o piątek po 9:00 na program EKG. Zapraszam Maciej Kłogowski. Reklama. Za to radzi myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% i kup.
Kup na przykład telewizor LG 49 cali Ultra HD Smart TV Radio Plus za 3299 zł. Tylko do 4 listopada. Saturn, technologia tak ma. Najpierw śniadanie, najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wstęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak, nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i do folii mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplementy diety ułatwiające trawienie laktozy z mleka. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Doskonale. Wystarczy tylko wejść do Lidla i knockout cenowy. Za każdym razem. A już teraz. Kawa rosyjska różne rodzaje. Za 3,33 za 120 gramów. Tylko 3,33. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold za 9,99 za 150 gramów. Jedynie 9,99. Lidl, co tydzień coś nowego. To jest moja nutka. Kochany z niej przytulak. Zawsze miała piękną i miękką sierść, ale ostatnio zaczęła jej wypadać. Kupiłam w Rossmanie tabletki dla psa Revetia Sierść. Tabletki Revetia uzupełniły braki składników odżywczych i już po paru dniach sierść przestała wypadać, a do tego stała się mocna i śmiąca. Zdrowe nawet taką fizyczną, w sensie, że wsiadasz sam w jakimś rozmiar, to jest namowa do drogi wewnętrznej, to jest wejść w siebie i poszukać tam tych wszystkich rzeczy, które gdzieś się mogły zagubić po drodze. 71-151 dla Państwa, mamy tę płytę, właśnie w drodze. Maciej, pani Stosława będzie podpisywała tę płytę, będą podpisywali tę płytę dla Państwa. Dobrze, że już w kolejce stoi nasz dyrektor Kamil Dąbrowa, aby ten listę mieć podpisaną, trzymając go w rękach. Ma egzemplarz, także nie wychodzimy się. Nie słychać. No gratuluję. I czekam na trzecią płytę, bo to już trzeba Ja wszystkich chciałam bardzo pozdrowić, podziękować. Jestem wzruszona tym, że te piosenki moje tak się podobają. Naprawdę bardzo dziękuję. To co? Lubisz się w drogę? Najwyższy czas. Więcej energii niż on. Chiński projekt zainicjowano w 2013 roku, mniej więcej rok po przełomowym odkryciu poszukiwanej od dawna cząstki elementarnej, tak zwanego bozonu Higginsa, zwanego też boską cząstką, który nadaje materii masę. To właśnie ta cząstka ma być w centrum zainteresowań naukowców pracujących przy chińskim akceleratorze. Dziś raczej pochmurno z przejaśnieniami. Najwięcej słońca na południu Polski. Nigdzie nie powinno padać. Na termometrach od 10 stopni w Trójmieście, przez 11 w Warszawie, 12 w Szczecinie, do 14 we Wrocławiu oraz w Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Połączenie. 13.41, Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ze mną w studiu Krzysztof Blusz i Bartłomiej Nowak. Bardzo proszę, bo tutaj musimy się zatrzymać właśnie, kiedy już pan nabierał powietrze, żeby odpowiedzieć.
Tak, bo Krzysztof Blusz powiedział o budżecie unijnym i tu dla polityki Prawa i Sprawiedliwości wynikają dwie niezwykle ważne decyzje co do swoich zachowań politycznych. Pierwsza to jest taka, że rzeczywiście, jeżeli Polska nie będzie wykazywała solidarności w obszarze kryzysu migracyjnego, uchodźczego, to się odbije na naszych możliwościach pozyskania jeszcze wsparcia unijnego w kolejnym budżecie unijnym, tym wieloletnim. I druga jest taka rzecz, że to, co wynika z ostatniego raportu pięciu prezydentów Unii Europejskiej, to jest to, że w zasadzie zarówno z punktu widzenia praktyki politycznej, jak i teorii, będziemy się musieli zmierzyć z czymś takim jak budżet strefy euro. Oznacza to ni mniej, ni więcej, aby strefa euro rzeczywiście przetrwała i uzyskała pewną spójność, to się wydaje bardzo oczywisty krok. I oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko marginalizację polityczną i gospodarczą Polski wtedy. I to będzie dla Prawa i Sprawiedliwości, które tak pojmuje kwestię suwerenności i taki nacisk na nie kładzie, niezwykle duże wyzwanie. Jak do tego się ustosunkują, nie wiem. No tak, ale żeby już skończyć ten wątek, rzeczywiście będzie tak oczywiście, że z różnych powodów kryzys imigracyjny, polityki wzrostu, poszukiwania nowych źródeł wzrostu będą pchały ten budżet europejski dla całej Unii Europejskiej w kierunku takich rozwiązań, które nie będą służyły już dłużej tej konwergencji, jak to nazywamy w języku politologów, a więc temu zbliżaniu się poziomu życia różnych krajów do siebie i takiego prostego dofinansowywania różnych rzeczy, tylko będą ciśnienia, aby ta kolejna perspektywa finansowa to była taka perspektywa finansowa, taki budżet, który będzie służył konkretnym celom, konkretnym priorytetom problemów, które ma Unia Europejska, to niekoniecznie musi oznaczać, że to będzie budżet, który będzie służył priorytetom naszym polskim, jeżeli o to nie będziemy wystarczająco wcześnie zabiegać, bo wbrew temu, co powtarza się często w przestrzeni publicznej, po 2020 roku Polska nadal będzie wedle tej metodologii, którą stosujemy, kwalifikowała się do udziału w podziale tego tortu, gdyby on nadal był dostępny. Ale warto pewnie też zwrócić uwagę na to, że polityka zagraniczna to nie tylko polityka europejska. Tak? Mamy sytuację, w której oczywiście mamy wielkie i bardzo ważne zadanie wzmacniania i dbania o relację transatlantycką z powodów oczywistych, z powodu zmiany tego środowiska bezpieczeństwa, w którym się znajdujemy, z całą świadomością, że rząd będzie musiał także myśleć o tym, o czym wspominałem już, że zaangażowanie naszego sojusznika w naszej części świata jest także związane z tym, że ma przynajmniej jeszcze dwie części świata, które dla niego są istotne. To jest przede wszystkim Bliski Wschód, który w tej chwili jest źródłem poważnego problemu, w którym uaktywniła się militarystyczna, rewizyjna Rosja. Mamy też kontekst azjatycki, zbliżająca się także wizyta prezydenta Dudy w szczycie w Pekinie naszego regionu i relacja z Chińską Republiką Ludową. To są wszystko rzeczy, które są niezmiernie ważne. To jest stosunek oczywiście do islamu. Tak? My często zapominamy o tym, bo tego nie widać w debacie telewizyjnej, ale rynki pozaeuropejskie, które są rynkami de facto krajów islamu, jak chociażby rynek turecki, Arabia Saudyjska, Algieria, to są bardzo szybko istotnie rosnące nasze rynki. Bardzo nie wspominał o bardzo słabym zaangażowaniu Polski w sprawy międzynarodowe i to dotyczy zarówno instytucji międzynarodowych, nie uczestniczymy w tych dyskusjach, nie uczestniczymy w istotny sposób chociażby w operacjach ONZ-u. Nie uczestniczymy także w pomocy rozwojowej, humanitarnej, tylko jeśli dobrze pamiętam, Łotwa chyba ma mniejszą z 28 unijnej skalę zaangażowania w pomoc rozwojową na świecie. Więc to są też takie rzeczy, którymi będziemy pewnie musieli się zajmować, gdybyśmy mieli apetyt na to, aby wychodzić tak naprawdę poza ten horyzont spraw europejskich i transatlantyckich. Na razie niewiele słyszymy, a to, co słyszymy na te tematy i co słyszeliśmy w trakcie kampanii wyborczej, było niezmiernie spolityzowane i to często w bardzo nieprzyjemny sposób, sprowadzający się do raczej wątpliwych merytorycznie stwierdzeń. Znaczy mi się wydaje, że to takie powolne otwarcie Polski na regiony pozaeuropejskie
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o wspomaganie ekspansji naszych przedsiębiorstw, to będzie stały trend. I tutaj muszę powiedzieć, że Demos Europa również do tego bardzo znacznie się przyczynił, bo cały czas propagował to i to stanowisko. Więc to się pewnie nie zmieni. Pytanie będzie jedno z kluczowych o stosunek do Stanów Zjednoczonych. Dlatego, że tak jak mówię, Stany Zjednoczone będą spoglądały na pryzmat europejskiego komponentu i wkładu do NATO. I dla nich NATO będzie tylko o tyle wartościowe. Oczywiście dotrzymają deklaracji związanych z artykułem 5, tylko że dzisiaj całe problemy, które ma NATO i środowisko bezpieczeństwa, to one nie będą dotyczyły jednak artykułu 5. I musimy sobie zdawać z tego bardzo mocno sprawę, że taką wizją, jaką propagowała Platforma Obywatelska, jeżeli chodzi o NATO, i takim położeniem nacisku na obronę terytorialną. Reforma naszej armii jest związana z taką klasyczną obroną terytorialną. To jest wkład do NATO, ale to nie może być elementem ograniczającym nasze myślenie o bezpieczeństwie. I takie podstawowe pytania. Radia Pęci. Że pomimo zaangażowania Polski w sprawy bezpieczeństwa poza granicami Polski, poza granicami Europy, w tym tego najbliższego sąsiedztwa, mówimy o przestrzeni euroazjatyckiej na przykład, to myślimy nie tylko otwartym zaangażowaniu militarnym, ale także temu wszystkiemu, co służy to KFM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Radio, Conchita. Także jak Państwo widzicie, Janek Witek też miał rację, ja już się nie chcę chwalić. Tam, gdzie ja się pojawiam, podnoszę poziom na wyższy, czy to w galerii, a tutaj wszędzie dziadostwo. Wczoraj żeśmy pojechali do Centrum Olimpijskiego, no to przecież od czasów, jak żeśmy tam zaśpiewały z Martą Dobosz zwykłe summertime, albo może niezwykłe summertime, to się ludzie zbiegli, piękny wernisaż, wino, czerwono, kanapeczki, miło, ciepło, sympatycznie, a tutaj co? Nudy, napody, z dziada na gada. W tej przestrzeni euroazjatyckiej, przecież to, co kiedyś nazywaliśmy przestrzenią postsowiecką, dziś właściwie jest już to dość nienowoczesnym określeniem tego, co wydarza się Barbie, w przestrzeni Baby, na wschód, Langstrom, odbywa się wielka konkurencyjna ludzie ze świata bawiadują się na temat bałwochwalstwa, że drugie przykazanie chleby dlatego wyrzuciły, dziesiąte na dwie części podzieliły, bo tam było o bałwochwalstwie. Tam był zakaz uprawiania bałwochwalstwa. Wróżenia, chodzenia za obcymi bogami. Zakaz bałwochwalstwa, tureckich niewiele można zrobić, stał się przecież źródłem wielkiego zainteresowania. Bardzo szybko podróż pani kanclerz Merkel po szczycie, szczyt poświęcony nowej architekturze współpracy z Turcją, po to, aby Turcja zechciała pomóc Unii Europejskiej. Drugie przykazanie było proste. Jest jasne, drugie przykazanie. Uchodźczym i to w sytuacji, kiedy droga Mojżeszowa, ukazać się bardzo krytycznie. 20 rozdział, proszę Państwa, czyli Księga Wyjścia. A Bóg powiedział wszystkie te słowa mówiąc, jam jest Jehowa, Twój Bóg. W oryginale jest JHWH tetragram, jam jest Jahwe, Twój Bóg, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewolników. Nie wolno Ci mieć żadnych innych bogów na przekór mojemu obliczu. Nie wolno Ci robić sobie rzeźbionego wizerunku, ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest na niebiosach,
w górze, lub tego, co jest na ziemi, na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie wolno ci się kłaniać im, ani dać się namówić do służenia im, gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania. Zasad, jakimi rządzi się Unia Europejska. I wydaje mi się, że to jest takie strategiczne wyzwanie dla jakiegokolwiek rządu, który byłby w Polsce. Jak zdefiniować partnerstwo na nowo, kiedy trzy kraje w zasadzie dzisiaj nie mają szans, ani w ogóle nie aspirują do tego, żeby się bliżej integrować z Unią Europejską, a trzy kraje jakieś tam szanse chciałyby wykorzystać. I myślę, że to jest potężne wyzwanie dla PiS-u. Ale mnie ciekawi, czy w ogóle waszym zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jako partia jest jakby gotowe do podejmowania takich wielkich wyzwań właśnie poza europejskich, bo rozumiem, że oni głównie jakby byli skłonni komentować to, co się dzieje na arenie europejskiej, ale rzadko kiedy wybiegali z jakimiś szerszymi uwagami na temat tego, co się dzieje w świecie szerokim. No tutaj paralel i ironia sytuacji polega na tym, że niekoniecznie trzeba mieć apetyty, żeby zajmować się sprawami świata, bo świat może przyjść do nas. No tak, oczywiście się wydarzy, że będziemy wciągani de facto w sprawy globalne. Ale ja też nie chciałbym przesadzać z tym czarnowictwem. Tak? Znaczy to świadomość tego, że polskie interesy, nawet w sytuacji, kiedy Polska nie jest aktorem globalnym, mają jednak globalny wymiar zewnętrzny, ona jest. Pytanie jest, czy środowisko polityków i ekspertów, które będą tworzyły tę wizję polskiej polityki zagranicznej po sformułowaniu nowego rządu, będzie we właściwy sposób rozpoznawać i diagnozować tę sytuację wielce skomplikowaną międzynarodową i czy będzie proponować właściwe odpowiedzi i właściwe instrumenty do realizowania naszych interesów. Tego nie wiemy, to jest to, co będziemy w kolejnych miesiącach pewnie obserwowali. Niewątpliwie jest tak, że praktyka rządzenia bardzo pomaga. Jest najlepszym sposobem terminowania takiej praktycznej polityki zagranicznej. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości pamiętajmy o tym, że ten krótki, niemalże dwuletni okres sprawowania władzy, to był okres sprawowania władzy w zupełnie innych warunkach środowiska politycznego, środowiska bezpieczeństwa. Świat 10 lat temu diametralnie, fundamentalnie inny. Jaki jest poziom zrozumienia tego skomplikowania materii, jak mamy to dziś, jak się to w tej chwili dzieje, tego nie wiemy. Mi się wydaje, że tutaj trzeba przyjąć prostą zasadę, że nie ma jeszcze w tej chwili co oceniać. Prawo i Sprawiedliwość też musi mieć swoją szansę pokazania, w jaki sposób podchodzą do polityki zagranicznej. I na to jeszcze musimy poczekać. Ale ja bym powiedział tyle, że ja pamiętam, chociaż ja byłem wtedy jeszcze bardzo młody, ale pamiętam taki czas, kiedy w polskiej polityce zagranicznej SDPR było przeciwne NATO. Po czym było jednym z głównych promotorów NATO, więc ja nie wykluczałbym żadnej opcji. Ale są też tacy, którzy nigdy się niczego nie nauczyli, więc nadzieje nasze mogą okazać się też być płonne. To, co jest ważne, że warto pamiętać, to to, że narzędzia polityki zagranicznej powinny się zmieniać, ale racja stanu pozostaje zawsze taka sama. Nie lubi rewolucji. To jest pewnie ta rzecz najważniejsza. Dziękuję bardzo. Krzysztof Blusz z Demos Europa i Bartłomiej Nowak z Czerni Wistula byli ze mną w studiu. 13.56 za chwilę informacji. Sami widzieliście, że mówiłem do was z niebios. Nie wolno wam sporządzać obok mnie bogów ze srebra. Nie wolno wam też sporządzać sobie bogów ze złota. Masz uczynić dla mnie ołtarz z ziemi i będziesz na nie ofiarował swoje całopalenie i ofiary. Jeśli korzystamy z sieci wewnętrznej, należy zwrócić uwagę, czy konfiguracja firewalla pozwala na komunikację z portem. W tym przypadku należy również koniecznie zwrócić uwagę, czy połączenie, z którego korzystamy, nie odbywa się przez serwer proxy. Korzystanie z serwera proxy może uniemożliwić korzystanie. Spokojnie, poradzimy o technologiach, jak nie przegapić nowych możliwości i jak zrobić to sprawnie i bezpiecznie. Krótko, konkretnie na temat. Poradnik to TFM od poniedziałku do piątku po 17.55. Zapraszam.
Karolina Głowacka. Także to był cały ten 20 rozdział. Teraz Biedronce, tylko do soboty. Mega rabaty. Teraz świeże mięso drobiowe z kurczaka i z indyka. Tańsze aż o 20%. Mega rabaty. Mięso z kurczaka i z indyka. Tańsze aż o 20%. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. Nowy numer Domi Wnętrze już w sprzedaży, a w nim wywiad ze słynnym designerem Filipem Starkiem. Specjalny dodatek Zamieszkaj w Chmurach. Przewodnik po najbardziej luksusowych apartamentowcach w Polsce. Temat numeru Nowe trendy w urządzaniu łazienek. Domi Wnętrze. Jedyny luksusowy. Jedyny prestiżowy. Że Bóg ostrzegał. Co z tego? Posprzątać garaż. Okna, pamiętać wszystkim. Wielokrotnie. Zastanawiasz się, jaki produkt ma pamięć i koncentrację wybrać. Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo-biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Szukasz, czytasz, piszesz, klikasz, czekasz, dumasz i odbierasz. Bo zakupy przez internet są całkiem proste. Nie musisz nawet wychodzić z domu. Chociaż kupiona rzecz może ci się nie spodobać, albo zwyczajnie się rozmyślisz. Czy wtedy się martwisz? Nie. Masz aż 14 dni na odstąpienie od umowy zawartej przez internet bez podania przyczyny. Takie prawo, że można. Dowiedz się, co jeszcze możesz na brama. Konsumenta uroki tego świata, ale wielki tego świata. Słuchajcie, mógł, możesz skorzystać z maszyny.